Cześć wszystkim, jak się macie? Z tej strony Żuraw.pl. Witam w kolejnym odcineczku z Kingdoms of Amalur Reckoning. Jesteśmy... Gdzie jesteśmy? Jesteśmy w... niedaleko Gorgłat, bo byliśmy ostatnio w House of Ballads. Albo nie, właściwie jesteśmy w House of Ballads, a idziemy do Gorgłat. Bo tam nas wysyła questik. Więc pójdziemy tam. Żeby sobie... Byliśmy u tych całych elfów tego świata, czy jak to nazwać, nieśmiertelnych istot Fey. Które dały nam zleconko, że mamy po... ten... jakiegoś ich bohatera. A zresztą... To ja będę tutaj ściemniał. Go to Gorgua. The first person who can kill the Grave Thresh that defeated the Night Seer Sagrel will claim his place in the House of Ballads. The beast rests in the Fey Hollow of Gorguat to the south. Ja tam byłem w tym Gorguat gdzieś wcześniej, ale nie pamiętam, czy ten Thresh tam był, czy nie. Możliwe, że był. A go ubiłem. Nie jest to jakoś tak super istotne, no bo my tam pójdziemy i tak czy siak. Dobra, teleportnę się chyba, bo ja tam byłem, wydaje mi się. Tak, do Gorgułat byłem i idę. Local map, to mi zaraz pokaże. Na pewno, tak, byłem. Znaczy, widzę, że nie do końca tu byłem. Hidden Door, Bogard, Brownie. Że tak chyba częściowo tylko zwiedzałem tą lokalizację, więc pójdziemy jeszcze raz. Idziemy jeszcze raz, zbierzemy sobie jakieś kwiatki, albo nic nie da, nie ma. Fajnie to wygląda. Drzewo w kształcie twarzy. Z grzybami wyrastającymi jak oczy, takie wyrzeźbione. O i proszę, są bohaterowie. Brash dustling, you have no role in fey telling. This story belongs to one of us, not some whelp fresh from the cradle. First that strange maiden, now this. What is it you want here in Gorgoath? Ja chciałem wam pomóc, ty do mnie tak? Wyskakujesz z taką pyskówką, panie Plecz Ikon. The beast and Gorgoath Hollow work together, like lovers. The grave thresh emerges to feed and kill, to collect sustenance for itself and the hollow. When it returns to its lair, the thresh is embraced by Gorgoath, wrapped in a warm, living shell that protects it until the next time they hunger. To już niedługo. She approached each of us who is vying for an empty seat in the House of Ballads, sometimes in the forest, sometimes in the plains. Each time she offered reward beyond our imagining. All she asked in return was that we infiltrate the house as her agent. Needless to say, none accepted. Zobaczymy, może ją spotkam, tą panią tajemniczą. Tajemniczą, nawet co oni powiedzieli, że maiden, czyli dziewica. Nie wiadomo, czy była dziewicą. Skąd wiesz? There is no higher honor than to earn a noteworthy role in the telling. They make up the cornerstone of our shared experience. The House of Ballads' function is to ensure that the mightiest fey heroes do not fade into obscurity, that they are always with us in the present. Ta bańka tego pola siłowego śmiesznie wygląda w rozmowach. Call it history or the past. Each life tells a tale. But there is no yesterday, as there is no tomorrow. It is all today. One grand and vibrant telling. Our narrative continues to be spun. Even your presence here, while strange, is part of the changing picture. To w takim razie czego piskujesz? All Fey know of the storyteller. He is the caretaker of the telling and has been since the first spring began. I am Phaikon, speaker of renown the world over. I've claimed many ballads, but none so important as those sung by the Court of Enchantments. This is my third attempt at claiming a seat in the House of Ballads. Perhaps this telling will be the one. Więc słuchaj, Phaikon, nie fikaj, Phaikon. Ci fiknę, Phaikon. I będziesz dead Phaikon. Court of Enchantments. When you stand before the knights of the Court of Enchantments, you bask in the glory of all Fae. While all of our kind play a role in the grand telling,
It is the feats of a legendary few that bear remembering. These knights lead the House of Ballads. Alas, Sagril's is a twisted tale, and we could use every available hand. You may stay, but the seat will never be filled by a mortal. Of that I am certain. We were too late to catch the thresh as it fed. Now the beast slumbers guarded by the vines and weeds of Gorgowath. But all is not lost. If we can destroy the roots before they take hold, we can rouse the beast. Come, I'll keep the thresh occupied while you seek out the heart vines. Zobaczymy, kto tu będzie zasiadał pośród największych rycerzy fej. Ogólnie to klimaty jak z obcego prawie. Jakieś takie kamienne twarze podłużne. Dobra, mamy tutaj różne rzeczy, tak? Co my tu mamy? Mapa, pokaż mi co tu mam. Ten poszedł tu, kill the hard vines, bla bla bla. Może bym pozwiedzał najpierw, może bym poszedł w lewo. Poszedłbym sobie tu, potem bym sobie wrócił, albo poszedł, nie no, może pójdę w prawo, o tak. Tu zabiję to, tu pójdę w tą odnogę, zobaczę co tutaj jest, bo po co mi się śpieszyć, nie? Może jakiś explore najpierw. Mały explore, małe tłuczenie jakichś cosiów. Come on bastard, a dobra, weźmiemy sobie to i ba, po tych. Nara, ten co odciska tutaj jakimiś. Będę czaruje. Czary mary nie do wiary. My coś mamy, nie? The Lord Stone. Już się robi interesującą Lord Stone'a. Pleasures with lethargy was seized on beds of grass he eased. Dobra. Lord Stone zaliczony. Oj, mogę tą zieloną rzecz wziąć, żeby to wyrzucał. Tutaj już nic. Ale tu coś jeszcze jest. Sky Blossom sobie wzięliśmy, dobra. Więc tu pozwiedzane, teraz mogę pójść tu. Tą odnogę. Więc sobie pójdziemy tu, bo po co mi się od razu do questa? Zawsze można sobie połazić gdzieś bocznymi tymi alejkami. O, tu będzie więcej dzieciaków do... Ej, maciarze. Ale kolego z celem to u ciebie tak nie bardzo coś widzę. Walisz tymi fireballami gdzieś tak na lewo i na prawo. Kolejna skrzyneczka. O, lockpicking. Dobra, w sumie wezmę, to są składniki. Ale lockpiki się przydadzą. Panie, ja ich na strzałach biorę, a ty się męczysz tymi pociskami z nimi. Lipa. Dobra, tu są te Kill the Hard Wines. I w sumie tam już nie ma nic. Jakbym się tam wrócił. Tylko Sky Blossom. No dobra. Najgorzej, że nie mam tego nabitego. Fejta jak ten. Coś tu zjechało na dół.
No chodź, strzelaj. Pokaż, co potrafisz. Dobra, to niego nie będę brał, bo to są zwykłe. Dobra, pokaż. Jak tam tłuczesz te. Serio? Słaby z ciebie, czarodziej. Ja się nie dziwię, że wy tu nie daliście rady. Tu jest ukryte coś w kupce kamieni, dobra. Kupka kamieni, jak coś będzie fajnego, to bierzemy. Skyblossom i jakieś sztylety, nie masz. Bzdety. Szkoda zaśmiecać sobie w ekwipunku. Gdzieś tu grała muzyka. Ciekawie to brzmi. Będzie arena pewnie, trzeba będzie walczyć z czymś. Lisa's Breath. Okidoki. Ale może mały save, tak na wszelki wypadek. Dobra, co my tu mamy? Tu jeszcze mamy. W sumie mógłbym iść w tą stronę. Tu są jakieś ukryte drzwi, których ja nie zauważyłem. Powinienem się wrócić. Aha, tylko to było. Było tam, to się nie dało tam zejść. Dobra, czyli musiałbym to zejść z tamtej strony, wrócić tu, pójść tędy, zobaczyć, co tutaj jest. Okej. Ale pójdziemy sobie może najpierw tu i zobaczymy, co tutaj wywalili na środku, więc... The Thresh has surrounded itself with allies. Nie mogę. Nie mogę. Mogę tu najwyżej. Dobra, to wrócimy się w takim razie. Wrócimy się, bo nie zamierzam tak łatwo iść od razu do celu. Muszę tu pozwiedzać w kółko, co się dzieje. Nie da zejść. Tu się nie da zejść, więc musimy iść tędy. Dobra, tu jeszcze cały czas tędy idziemy. Dobra, wrócimy do centralnej komnaty na środku. Z tej strony się tak nie da. A to niespodzianka niemiła.
Tutaj coś było. Nie. O, zabili tego fej. Jakie leszcze z tych fej. Leszcze. Że takie banalne stworzenia go utłukły to. Dobra, to możemy wziąć, a resztę zostawiamy. To zamiatane, co ciskasz tymi pociskami? Na nikim to wrażenia nie robi, mister. Dobra, tutaj jest ten korzeń, a jakbym poszedł tu... Bogart, 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 i tutaj są ukryte drzwi, dobra, to jeszcze pójdziemy tutaj. Widziałeś, widziałeś, ucz się. Nie mieli najmniejszych szans. Ale tu są drzwi jakieś. Gdzieś. Mogę wziąć, mogę wziąć, mogę wziąć, mogę wziąć. Dobra. Otworzyliśmy drzwi. Tu są bogarty, bogarty, bogarty. Ale powinienem się wrócić oczywiście, bo tam było zamknięte przejście. Jeszcze powinienem natłuc tutaj tym, bo... Opie, z takim twoim rozpędem to... My Normana Potion. Chainmail Chausis, Crude Iron Chakrams. Nie potrzebuję takich bzdetów. Niesatysfakcjonujące skarby. Dobra, mały safe, idziemy dalej. Dobra. Oj, kolejny lordstone i kwiatki do zebrania ewentualnie, za spoko. A sudden sound and fearsome roar awoke our hero from his rest. The maid of Windermere had called the grave thresh from its nest to have at her behest. Dobra, jesteśmy tu, tylko że nie możemy zejść. Tu jest Bogart, Bogart i jeszcze coś tutaj się ciągnął, te podziemia. Kawałek dalej. We'll work together for now. Coś takiego, kolego. No nic, trzeba się wracać. Tamten ostatni korzeń uruchomić, pewnie tamte drzwi się otworzą, czy nie, takie...
backtracking spory tutaj w tym questie. Jest trash. Jest trash, tylko teraz którędy do niego? Teraz musimy chyba pójść tędy, nie? Mi się wydaje. Dobra, idziemy tego trasha tam złoić. Patrząc po poziomie mobków, to podejrzewam, że nie powinien być jakiś bardzo trudny. Ale kto wie. Podejrzewam, że jeszcze tamten koleś, zwoimy tego trasha, to ten koleś będzie chciał zająć moje miejsce i wrócić w glory i chwale. To się trochę przeliczy, typ. Proszę. Życzę mu powodzenia w takim razie. Bo niech się bije z tym, ja sobie poczekam. Jeszcze mi się otworzyła podziemna komnata. Spoko. Podoba mi się to. Co tu mamy? Koper, talizman. Dobra, to możemy wziąć, to możemy wziąć. They're too powerful. To źle? Fajnie, udało mi się złowić fajne rzeczy. This is the difficult part. To i co z nim walczy? Ja poczekam. Why not? Ten bok to widzę, że szło ci tak dobrze, że musiałem ci pomóc. Minor experience booster, no to spokój, co jeszcze tutaj zdobędziemy? The ring is nearby. Come. Ceremonial helm, o, w końcu jakiś secik mi tu wpadł trochę. Żółciutki, to spoko rzecz. Co my tu mamy kolejnego?
szardy mogą być też. Też był cieniutki. Nawet się nie zmachałem, ale mogę wziąć ten Regen Potion Greater. Minor. Mogę wziąć tu. Dobra, niech tam sobie się zdrówko regeneruje. O, kolejny ten. Sir Sakril approached the spirit deep within Gorgoroth. He slashed its wicked stalk and root, safe from behind its wrath, slyly from a side path. Co my tu mamy jeszcze? Retrieve Sir Sagrel's Ring. Co sobie retrieve zrobimy? Coś czuję zdradę tego Fey. Ambicja mu każe. We're not through yet. How can this be? Sir Sagril dead? I do not understand. Such a tragedy has never occurred in this song. Not in all the seasons of the telling. At the end of this ballad, Sagril defeats the Grave Thresh. He is victorious. I don't know how, but someone has changed the song of Sir Sagril. Listen. We are not alone. I do not like this. No to i po treszu. Ktoś tu jeszcze jest? Ktoś tu jeszcze coś? Ktoś? Pozabijani, więc co wy tu chcecie ode mnie? Dobra, może to by było spoko nawet. Kolejny lore stone. Dużo ich to w tej jaskini. Spoko. Czyli przylazła tu jeszcze jakaś fej, pewnie ta damka. Lud skeleton. Lud skeleton.
Jeszcze jakieś macie opory? A tu co zostało? Chainmail, zostawiamy. Wracamy, zlutowane co się dało. Bogart, Bogart, Bogart czekają na mnie. Niech czekają. Nadchodzi. Nawet nie wiedzą, co nadchodzi. Bardzo chcieliby to przeżyć, ale to niestety. No to Gorgułat odwiedzone i teraz gdzie my mamy wrócić? Do domu Ballat mamy wrócić, czy gdzie? Okej. Powracamy do domu Ballat i zobaczymy, co nam tam opowiedzą. Defeated the grave thresh. What a tale you've claimed for yourself, my friend. You are granted the seat of Sir Sagril and all privileges hereto, including membership in the Court of Enchantments. Alas, there is no time for celebration. There has been another incident. The king has asked for you. One similar to the plight of Sagril, I dare say. Another erratic chain of events. The Ballad of Bloody Bones has taken an unexpected turn. The great Sir Ferrara has been sent to face this new challenge, but he will need your assistance. That is how the song is sung. In every telling, Sir Ferrara falls at the hands of Bloody Bones. But he is not left to perish alone in the cold of Uduath. Sir Sagril, his knight hand, comes to him. Sagril revives the fallen hero and brings him back to the lights of this summer life. Without Sagril, without you, this ballad cannot be sung. Sir Ferrara tracks the villain Bloody Bones to his lair and rescues the fair maiden, sacrificing himself in the process.
This is Ferrara's most selfless act, to give up his own glory for the good of another. It has always been this way, and must be preserved for all seasons. Spoko, załatwimy temat. Excellent. Speak with King Wenson in the oratory. It stands on the crest of Etenmere, where it once hosted the lords and ladies of the High Court. Take this potion. You will need it to revive Sir Ferrara. Unless mortals have suddenly created a method of resurrection, it's our only option. You will know when the time has come to use it. Now go, find King Wenson. The telling is in your hands now. Many seasons ago, it was the retreat of the High King himself, where he hunted with the heroes of the Court of Enchantments, and was regaled with the songs of ages past. But that was long ago. The oratory, like so much of our beloved summer court, has wilted in heat of time. It is a hollow shell of what it was. If you must know, it is a potion I concocted with the aid of several companions. It will bring Sir Ferrara back from the brink of death, if used correctly, of course. This ballad requires his survival, and since the usual Sagral is not here to offer rescue, it is you who must do it. A poor, cursed soul who wanders the forest in search of his ancient love. She left him, for he was a cruel and lonely villain. Now he takes out his rage on the innocent. The Court of Enchantments has marched south to face the threat and to quell rumors. They reside in the House Oratory in Etenmere. Okay. Off with you. Goodbye. No dobra, gdzie to jest? Dobra, pójdziemy sobie tam. Ale najpierw pójdziemy do wioski. Po drodze sprzedać złom. Do Gorhard pójdziemy. A w Gorhard sprzedam złom, naprawię się. Welcome. What do you need today? Sprzedać złom. Stormblade. Colorance Messenger. I co? Boys leggings. Ring of the shield. Compare. Co to jest? Łe. See me again. Wyprzedane, okej, okay, mamy to. Yes. What do you need? Reparacji. Mm-hmm.
Ale kasy idzie na to naprawianie, ja pierdzielę. I'll be here. Całą kasę wydałem. Repair kity też tu są, nie ma. Repair kit. Nie wiem, czy nie taniej by było po prostu kupować repair kity, tylko nie wiem, czy babka ma sprzedaży. Masz sprzedaży repair kity? So long. A ty masz sprzedaży, babko, repair kity? Może ja niepotrzebnie... What do you need today? Weapons, consumable. Nie ma, lockpiki ma. Goodbye. Więc strasznie drogie utrzymanie tej zbroi jest. W dobrej kondycji. Ale może poszedłbym coś jeszcze porobił z tymi, gdzie tu jest Siege. Sagecraft Altar jest tu i tą drogą na górę. Dobra, to... Znaczy się tu. Stay indoors after sundown. I tu jest ołtarz, gdzie mogę chyba te kryształki pozamieniać w te lepsze. Chyba. Okej, to tu. Jak tam? 64. No to tak. Bym powiedział Ballads. Signet Ring. To też taki sobie. Ceremonial Helm. Boots of the Wanderer.
Pyk, 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 pyk. Trochę porządku z tym zrobiłem. Dobra, to my możemy tu iść chyba do oratorium. Czy my tu mamy? Możemy. I'm not only in the market to sell, I buy too. Just don't expect me to give you a fair price. What? I thought honesty was appreciated. Co ty tu masz? Masz kamyczki. Kamyczki masz, ale ja mam mało pieniędzy. Wydałem fortunę na reparację. Welcome, Sir Sagril. May I congratulate you on your victory in Gorgowoth? I am Queen Belmaid, love of King Wenson and Grand Lady of the House of Ballads. This realm is at the mercy of cycles, of seasons, and the role of the Fae is no different. The telling is the ongoing story in which we all play an integral part. It is difficult to see from its current condition, but the oratory was once the finest venue for performances of the Summer Court Canon. The voices still linger. We regaled many a king under the oratory's grand canopy, but those seasons have passed. Our time has passed. I do not speak of my exploits, unless to warn against the pride that engulfs all who celebrate the telling. We are symbols of a greater truth, not the truth itself. I am best known for my infiltration of the Maid of Windermere's kingdom beyond the hills. It was I who shattered her ambitions to topple the Summer Court. No i być może ona tam zabiła tego... Sers... jakiegoś tam. She is our nemesis. The villain we in the House of Ballads are destined to thwart through all the seasons of the telling. If there is trouble, the maid is at its origin. To może pozbędziemy się jej raz na zawsze i nie będzie już problemem. He represents all that is pure and just in the Summer Court. He is the vibrancy of life, what the Winter Court has always sought to darken with its decaying ways. It is likely that you do not understand our need for continuity, our desire to repeat the past for the good of the coming future. What then is your drive to create a bloodline? There's no difference. The House of Ballads is our family tree. It is the sire we look to for wisdom. The Fae of the East are not our enemies. We count them among our kind. At least we did. Times change. That is such a mortal thing to say. Okay, panu. Co my tam mamy? Game of Dusk, Sativa, Amanski. Dobra, zapiszemy sobie, bo mam 0%, czyli to jakby mnie nikt nie widział. I zabrałem jakiś kluczyk do czegoś. No, is for what? This home of Ballads Echo Stone does not respond to your attempt to interact with it. Perhaps it has something to do with large spherical slots found on the front of the relic. It appears that another magical item is needed to make the Echo Stone function. Innymi słowy, trzeba tu coś wsadzić.
Na to wychodzi. Lady Olaine, a ty to ktoś ty? Hello, I'm Lady Olaine. What do I call you? I prefer names to titles. Sometimes we here at the House of Ballads can get a little caught up in the veneration. Of course, you're sacral now, as it should be. Welcome. I have not met one myself, but there is word that Tuatha have been glimpsed in the shadows of Western Dalantarth. Our kind survives by the grace of nature, and there is nothing natural about the Tuatha. When the roots are poisoned, the fruit spoils on the vine. Call me Olaine. The others will never call me anything but Lady Olaine, Knight of the Golden Knot, Destroyer of Sreng, and Keeper of the Fenian Cycle. I won a seat in the House of Ballads many seasons ago. Back then I was lost, and I desired a new telling, one with meaning. Your kind might call it a purpose. He's an incredible creature, unique in every way. No other Fae hero has grasped the imagination of our people like he has. No one knows why it is happening, not even Hallam the White. Yet every day we can feel it, like a shiver of coming autumn, a deadly frost on the morning air. Me, I believe it is due to what the Tuatha have wrought with their flames of war. The world burns. None of us can escape the cleansing fire. Mortals have kingdoms and tribes and nations. We Fae are connected to one another by a deeper understanding. A magic from which we've all been born. The Court of Summer is a circle of elders that, for lack of a better word, governs our kind. It may seem silly to outsiders, but the Court of Enchantments has become very meaningful to the Fae of the Summer Court. Our songs live on despite the decline in magic. Feymor was no friend to his kind even before he was cursed. It is good that Ferrara's lot in the telling is to end the fiend's days. He deserves it. Okej, okay, pogadaliśmy sobie, idziemy pogadać z twoim ojcem jeszcze. Już z królem, bo niekoniecznie musi być twoim ojcem, bo to jedno z drugim nie musi mieć nic wspólnego. When Hallam told me a mortal had taken the open seat, I did not believe him. But here you stand before me. Impressive. It is a pity about Sagra, a grand hero. But there's not time to raise the king's token in his honor. We need every hand carrying a sword for the coming battle. We've come to aid Sir Ferrara, our brother in the Court of Enchantments. It is time for his telling of the Ballad of Bloody Bones. Few know the truth of the House of Ballads, that we are not the actual heroes of myth. Those knights have gone, passing into the cycle, or moving on to nobler adventures. However, it is our wish for the great songs to endure, that seasons of Fae would sing them before the fires. True power is in returning to what matters. So the House of Ballads was established. And worthy warriors were found to act in the roles of Wensen, Bellmaid, and the others. To tell these tales is a great honor. A, czy to nie są ci sami znaczy ci sami elfy, czy tam fe, tylko ich następcy, którzy po prostu przyjmują ich imiona i powtarzają te historie w kółko. Aha, o to chodzi. He is one who prefers action to discussion. A tempestuous firebrand who would rather pursue the mortal flesh than any other of life's mysteries. That is why his ballad is such a stirring one. Ferrara will always be the lovable rogue who finally chooses another over himself. Timeless is what it is. It is an amulet worn by all King Wensons in the telling. I wear it, as have all the kings who rose and fell at the mercy of the seasons. Only he who wears the king's token is worthy of walking in Wensen's stead, of singing the most important songs of the summer court. There is no need to kneel. Honestly, I wish I could do away with all this king nonsense altogether. The tragedy we face, it is not legend. It is real. It is now. Yes, I am the acting Wensen.
But the true king has been gone for many seasons. I am the fifth such fae to hold the title. And at times like this, I wish I did not. I do not speak of magic with a knowing tongue. But I do know that the persistence of fae songs is eternally linked to the enchanted lore stones in which they exist. When mortals began to use magic to create, change, and even destroy their own lore stones, it was decided that the ballads of the Summer Court needed better protection. The cairns are a new kind of lore stone, Hallam's way of keeping outside influence from affecting our stories, from corrupting them as the days pass and seasons transpire. Like all other fae in the Western lands, I am a subject of the Court of Summer, our wise council of elders. They are responsible for the well-being of our kind. We are legendary champions of the telling, brought together for the purpose of ensuring Summer Court glory for seasons to come. Ciekawe, czemu się śmiał, jak o tym mówił. It is a ballad of obsession and sacrifice, one of the summer's oldest. Bloody Bones was not always as a terror. No, he was once called Feymor, a counselor to Issa himself. Sadly, he was driven by lust and by his need to possess whatever he desired. Taking Lord Issa's lover, he fled with her to his hollow of Uduath. When the maiden was rescued, Issa cursed Feymor. He could not die, and his soul would never enter the great cycle. He became an abomination, known only as Bloody Bones. Every few seasons, Bloody would emerge and steal away a maiden to make his bride. That is, until he took the beloved of Sir Ferrara. Ferrara went in pursuit of his nemesis, for Bloody Bones has emerged, poised to abduct a maiden to be his mistress. So goes his song. You will need to revive Ferrara after the battle. I can only assume Hallam would not have sent you unprepared for this task. Go to Ferrara, and quickly. When the two of you finish, I will await you at the House of Ballads in the north. Do be careful, Sagril. Uduath is northwest, on the shores of Etenmir. It is sealed by a powerful spell, but Bloody's magic is weak, and you should be able to gain entrance. Good luck. Okej, czyli będziemy go pilnować gdzieś tu. Czyli gdzie my się mamy udać? Uduat. Ja tu byłem? Nie wiem, może byłem, może nie. Onsted, może tu się przeniesiemy. Ja tu chyba wszędzie łaziłem. Dobra, schodzimy do Uduat. Ja tu chyba byłem, bo ja tu chyba byłem czy nie byłem? Może i nie byłem. Jump point, ale w tą stronę, więc tak muszę iść tu. Czyli Uduat będzie na następną sesję z tą gierką. Mam 27 level, mam Fate Prodigy, Ballad of Bloody Bones. Dobrze. Dzięki wszystkim za uwagę. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do zobaczenia i cześć. Pa, pa.